czasu zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych. Skąd ta mądrość u niego? By zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Kim on jest? Aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Pięknie mówi. Aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec zdać zamiast popiołu. Słucha go cały lud. Olejek radości zamiast szaty smutku. Pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Skąd u niego ta mądrość? To dziecko ma 12 lat. Jest mądrzejsze niż księgi święte. Z natchnienia Bożego mówi. Moc z wysoka go osłania. Słucha go cała starszyzna i arcykapłani. Bije mądrość pańska od niego. Czy nie jest on synem cieśli? Józefa? Czy jego matce nie jest na imię Maria? Od kogo on to ma? Skądże więc ma to wszystko? Synu, czemuś nam to uczynił? Szukaliśmy ciebie. Z bólem serca. Czyniliśmy to przez 3 dni. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca Niebieskiego? Wracajmy, Jezu, do domu. Wracajmy. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiat jak lilie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Przeżywamy Wielki Post, rozważamy mękę Chrystusa, przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy. Dla mnie jest to szczególny czas, czas Wielkiego Postu. Nie wyobrażam sobie Wielkiego Postu bez misterium. Mając 11 lat, napisałem pierwszy scenariusz, będąc jeszcze dzieckiem. Zaangażowałem rodzeństwo, kolegów i koleżanki do misterium i ruszyło. I od tamtej pory Pan Bóg tak sprawił, że co roku przygotowywałem Misterium Męki Pańskiej. W mojej rodzinnej miejscowości, tam gdzie zacząłem, będzie już 16 Misterium Męki Pańskiej. A moje, jako kapłana, jest to drugie Misterium Męki Pańskiej tutaj w Giżycku. W tym szczególnym miejscu dla nas, mieszkańców tego miasta, ale też dla naszej diecezji, bo tutaj według tradycji poniósł śmierć męczeńską święty Brunon. On głosił tu Ewangelię, dzisiaj my głosimy tą samą Ewangelię światu. Około 200 osób jest zaangażowanych w to dzieło ewangelizacyjne. Są to wszyscy. Dzieci, młodzież, starsi, dorośli, mieszkańcy giżyckich parafii i okolic. Jest to piękne, że zostawiają czas swój wolny, rodziny, obowiązki i przychodzili, bo próby naprawdę wymagały wielkiego poświęcenia. Trwały prawie 2 miesiące równo od lutego do późnych godzin nocnych. Zaczynały się od 19:30, trwały do 22:00, do 23:00 godziny. Więc to było wielkie też, żeby to zostawić, rodzinę, wszystko i przyjść. I też widać, że od początku Pan Bóg nam błogosławił. Jest to moje drugie misterium. Nasz ksiądz wikariusz z parafii, w której mieszkam, zaangażował w tamtym roku dużą grupę ludzi z różnych parafii. W tamtym roku było to wydarzenie realizowane na terenie parafii, częściowo w kościele, częściowo na placu przykościelnym. W tym roku
ksiądz zdecydował właśnie, że to będzie wzgórze świętego Brunona, gdzie tutaj prawdopodobnie święty Brunon poniósł śmierć męczeńską, że to będzie takie bardziej plenerowe widowisko. Ja miałam na początku w związku z tym pewne obawy właśnie, że trzeba będzie pokonać pewne trudności związane z przemieszczeniem się, z zimnem. I na początku te obawy były, a potem, kiedy byłam na kilku kolejnych próbach, zdecydowałam się, że jednak to jest też wydarzenie, doświadczenie duchowe, w którym chcę wziąć udział. Czy nie wiem dokładnie, jak to się stało. Dostałem propozycję ogólnie od księdza kilka miesięcy temu, w zasadzie 4 miesiące temu. Przez 2 miesiące negocjowaliśmy. Ja nie chciałem się podjąć tej roli. Uważałem, że są lepsi inni, ktoś, kto to lepiej zrobi. Natomiast ksiądz w pewnym momencie tam jakoś zdołał mnie przekonać, no i podjąłem to wyzwanie. Jeśli chodzi o postać Kajfasza, to jest ona taka dosyć wymagająca, bo była to osoba, która sądziła Pana Jezusa i trochę jest to taki kontrast, bo ja muszę zagrać kogoś, kto będzie właśnie przeciwieństwem tej łagodności Pana Jezusa. Także takie przede mną wyzwanie, no ale jest to jakby pewna układanka w całości. To jest ogromne przeżycie. Kiedy tutaj odwiedził nas przed spektaklem ksiądz biskup, w pewnym momencie po tym spotkaniu próbowałem przypomnieć swoją rolę. I przerażony stwierdziłem, że nic nie pamiętam. Więc wyjście na scenę, tak, przed to ogromne audytorium, kiedy człowiek stawia sobie to wymaganie, żeby wypaść jak najlepiej, to jest przecież ludzkie. To jest trudne przedsięwzięcie. Ksiądz często powtarzał i podkreślał rolę tłumu w tym przedstawieniu, że to jest właściwie ten taki, można powiedzieć, główny bohater tego przedsięwzięcia. Tak? Oprócz tych postaci głównych, Jezusa, łotrów, Piłata, wszystkich pozostałych, Heroda również. Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie! Witaj, król! Hosanna na wysokościach! Hosanna królowi! Witaj, synu Dawida! Witaj, niech żyje! Hosanna! Witaj, Panie! Raduj się, Syjonie! Przybył Twój odkupiciel! To jest On! To ten, który ma moc wysoka! Żeby choć dotknąć się Jego płaszcza, a będę zdrowa! Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chcę. Idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Ludzie! Ludzie! Ja jestem zdrowy! Dziękuję, Jezu! Dziękuję, Panie! On jest zdrowy! Jezusie! Jezusie! Ulituj się nade mną! Synu Dawida! Ja widzę! Ludzie! Panie, dziękuję! Ludzie, ja widzę! Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha życie swoje, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!
Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Ci, którzy są zaangażowani w to dzieło, są lepiej przygotowani do świąt Wielkiej Nocy. To namacalnie oni tutaj rozważają Słowo Boże. Bóg posłał nas do tego, abyśmy głosili Słowo Boże. I myślę, że ta forma właśnie ewangelizacji, forma teatru, która jest mi jakoś bliska, jest dobrą formą dzisiaj do głoszenia Chrystusa, co świadczy o tym, ile osób się zaangażowało. 200 osób na scenie, ale oprócz tego kolejne, można by powiedzieć, 100 osób zaangażowanych w grupach technicznych. Za darmo, bez pieniędzy, gdzie dzisiaj świat nastawiony właśnie jest na materializm, na to, aby każdy się dorobił, tu ludzie sami dawali. I czemu ma to służyć wszystko? Bliższemu zbliżeniu się do Chrystusa. Ci, którzy przygotowywali to, zbliżyli się do Chrystusa, namacalnie zaczęli rozważać mękę pańską. Wiele osób może nawet nie sięgało do kart Pisma Świętego. Nawet ja widzę w szkole, jak dzieci, jak zapytasz ich, jak wyglądał sąd, po kolei jak to było, nawet tak ogólnie historycznie nie wiedzą, choć powtarzamy to wiele razy. A te osoby, które są w misterium, zapytałem, dzisiaj potrafią to powiedzieć. Zbliżamy się do Jezusa poprzez to misterium, ale też przygotowujemy się lepiej do tych świąt. Kiedy w niedzielę palmową, Wielki Piątek, słuchamy mękę, to nam jest łatwiej wejść, bo my doświadczyliśmy tej męki tutaj tak namacalnie. Niezwykle emocjonujące były spotkania, niezwykle emocjonujące były próby, a już samo misterium dzisiaj, już jak widzieliśmy, że jest i tak dużo publiczności, tego tak duże jest zaangażowanie, to myślę, że to bardzo, bardzo duchowe przeżycie, takie zbliżające rzeczywiście do Pana Boga. Witajcie. Witaj, Panie. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Witaj, Mistrzu. Witaj, Panie. Witaj, Mistrzu. Ojciec mój, Bóg, oddał mi wszystko w moje ręce. Od Boga wyszedłem i do Boga idę. Pozwólcie, że umyję wam nogi na znak mojej miłości. Nogi nam umyć? Nam umyć nogi? Umyć nogi? Panie! Nogi umyć? Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści. Ale nie wszyscy. Jak to nie wszyscy? My nie jesteśmy czyści. To to wydarzenie sprzed prawie 2000 lat cały czas trwa. Cały czas postacie, które odgrywamy, żyją pośród nas. My sami nimi jesteśmy. Czasami jesteśmy Weroniką, która ociera twarz Jezusowi, a czasami krzyczymy Hosanna, a czasami niestety przez grzech krzyczymy ukrzyżuj. Ktoś mi powiedział w ten sposób, że co, no znowu jesteś po tej złej stronie. Ja tak się zastanowiłem, a kto właściwie tutaj był po dobrej stronie? Bo ani Piłat, ani Herod, ani ci wszyscy, którzy
Jezusa przed te sądy zaprowadzili, nie życzyli mu dobrze. Nawet uczniowie w tej najtrudniejszej chwili go opuścili i uciekli. Został sam. No i takie jest moje właśnie przemyślenie z tego spektaklu, że musimy robić coś, żeby Pan Jezus nie czuł się sam, żeby czuł tą miłość od ludzi, którą On ich obdarował. Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Zabierzcie go sobie i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Oto człowiek. Oto wasz król. Skazuje Jezusa Nazaretu na karę śmierci przez ukrzyżowanie. Atmosfera to jest dla mnie też niesamowite przeżycie, ponieważ jest to doświadczenie wspólnoty Kościoła w takim innym wymiarze, dla mnie do tej pory mniej znanym. Wcześniej miało to miejsce w wymiarze bardziej parafialnym, a to wydarzenie Misterium jest takim dziełem wszystkich parafii, mieszkańców okolicznych też tutaj miejscowości częściowo. I takie rekolekcje we wspólnocie, niesamowite doświadczenie dla mnie osobiście Kościoła jako wspólnoty, nie w wymiarze tylko parafialnym, ale takim bardzo powszechnym. Jest to takie wydarzenie, które łączy nie tylko nasze miasto, ale i okoliczne miejscowości i myślę, że jeszcze gdzieś dalej wybiega cała inicjatywa. Jest to duma dla nas i wielkie szczęście, że u nas na wzgórzu Świętego Brunona w tym takim symbolicznym miejscu jest właśnie to Misterium. Dzisiejsze Misterium jest to wspaniałe wydarzenie kulturalne, które ma nie tylko wymiar religijny, ale przede wszystkim wymiar społeczny. Doceniam i naprawdę serdecznie gratuluję wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Giżycka. To zaangażowanie, ta aktywność i to, że są dzisiaj tak wspaniale razem, jednoczą się w tym wspólnym działaniu. I dlatego to wydarzenie ma tak dużą rangę, ale również jest wspaniale zobrazowane. Dzisiaj były te emocje takie skumulowane, bardzo jednak tak targały te emocje, zwłaszcza tutaj już przy samej scenie ukrzyżowania, to już było takie trudne, ciężkie. To jest jednak, wyobrazić sobie, jeżeli ktoś umiera jeszcze w taki sposób, to... Nie wiem, jak to można inaczej wyrazić. Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Wykonało się. Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego. Zrobiliśmy to, żeby pokazać ludziom, że można przeżyć post inaczej. Sama rola Jezusa, na pewno pokora, dużo pokory w trakcie nauki, w trakcie prób właśnie i nawet i dzisiaj. No i powierzenie siebie samego Bogu, żeby jednak zaufać Mu i niech mnie prowadzi.
przesłaniem tego misterium jest cierpienie z Panem Jezusem, dźwiganie tego codziennego krzyża przede wszystkim, tych naszych obowiązków, tego czasami trudu, jakiegoś mozołu, pracy, relacji międzyludzkich, czy przeżywania w ogóle swojego życia, że dzięki temu możemy spojrzeć tak bardziej głęboko na to swoje życie i zmienić coś, skutecznie coś zmienić po prostu w tym naszym życiu na lepsze. I do tego właśnie nam pomaga to misterium. Zbliżamy się do Triduum Paschalnego, najważniejszych dni w roku liturgicznym. Myślę, że po prostu nie powinno nas zabraknąć na liturgii Triduum Paschalnego, bo często tak jest, że świętujemy tylko zmartwychwstanie, nie ma nas na liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. Wszyscy się cieszą, że będzie Wielkanoc. Większość ludzi skupia się na przyniesieniu święconki do kościoła, a tak naprawdę trzeba przejść z Jezusem. Samo słowo Pascha oznacza przejście, prawda? Jakąś zmianę, jakąś przemianę, to słowo Pascha. Dlatego przede wszystkim myślę, że o to chodzi, żeby przejść z Jezusem przez mękę, śmierć i razem z Nim zmartwychwstać. Żeby tak namacalnie doświadczyli, co Bóg uczynił z miłości, choć nigdy nie oddamy tego, czy w formie właśnie teatralnej, artystycznej, na modlitwie, my nigdy nie doświadczymy tego do końca, jak to Bóg zrobił, ale choć trochę możemy zobaczyć, jak to Jezus Chrystus z miłości bardzo nas ukochał i umarł na krzyżu, abyśmy my mogli żyć. I życzyłbym, aby ci wszyscy, którzy są zaangażowani tutaj w to dzieło ewangelizacyjne, ale też ci, którzy przeżywają mękę, zostali poruszeni, bo my wiele razy słyszeliśmy o męce Chrystusa, słyszeliśmy o krzyżu, o cierpieniu, ale do życia tego tak do końca nie chcemy zastosować. A chciałbym bardzo, aby jak najwięcej osób, choć się zastanowiło, nawet będąc tu na misterium, czy po, co ten Jezus uczynił dla mnie, dlaczego On to zrobił, po co, patrząc na krzyż, że jak wiele wycierpiał, abyśmy my dzisiaj mogli żyć, żyć na wieki, że nasze życie się nie kończy, że to jest przedsmak tego wszystkiego. Wchodząc w to misterium męki Pańskiej, zagłębiając się, to powinno umocnić nas w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia, całego Triduum Paschalnego, aby móc w niedzielę Zmartwychwstania Pana zaśpiewać Alleluja, Zmartwychwstał Pan, aby móc wykrzyczeć: radością moją jest Chrystus Zmartwychwstał. Ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. On umarł za nas i my też mamy umierać dla Niego, umierać codziennie dla Niego, w radościach i smutkach, powstawać na nowo. Ja jestem świadkiem miłości zmartwychwstałej. Warto umierać dla tej miłości, która nigdy się nie skończy. Nie bój się. Odtąd już ludzi łowić będziesz. Drugi nart. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyń na głębie. Zawierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i niewęczenie. Na nowo wypłyj na głębie.